Daj sobie spokój, daj sobie spokój. To jest coś, co bardzo często powtarzam i tutaj, i na wszelkich mediach społecznościowych. Tylko, że powstaje pytanie takie, jak dzisiaj może powstać, jak dać sobie spokój w taki dzień jak dziś w dzień, kiedy na świecie dzieje się, wybucha wojna jak sobie poradzić z emocjami i myślami, które mają prawo nas w tym momencie zalewać? Jak wtedy dać sobie spokój? To jest trudne pytanie, i ja dzisiaj postaram się na nie odpowiedzieć. Jest to całkowicie wyjątkowy film, ponieważ nigdy tak nie robię, że nagrywam i umieszczam na internecie film w ten sam dzień. No ale dzisiaj jest, jest dzień specjalny, a zatem i też film specjalny. Zapraszam. Żeby w jakikolwiek sposób dać sobie spokój w takiej sytuacji, w jakikolwiek, w jakikolwiek sposób poradzić sobie z tak ciężką, przerażającą. Chwilą, jaką właśnie mamy obecnie, teraz, to myślę, że bardzo ważne jest zauważenie tego, co ja właściwie mam na myśli, kiedy myślę i mówię do siebie, jak sobie poradzić, czy też muszę sobie poradzić, muszę sobie w tej sytuacji poradzić. Otóż często myśląc, że musimy sobie z czymś poradzić, tak naprawdę mamy gdzieś tam w głowach zarysowany jeden scenariusz. A mówi on: Ja muszę ten problem rozwiązać. To znaczy, ja muszę go doprowadzić do jakiejś konkluzji, do jakiegoś zamknięcia, a to sprawi, że ten problem przestanie istnieć w moim świecie. A przynajmniej w mojej głowie, przynajmniej w moim sercu. Ja w jakiś sposób przestanę się nim zajmować. On już nie będzie zabierał mi czasu i myśli, i, i emocji, i nie będzie niczego prowokował. No i w taki sposób sobie radzimy z problemami i mm, odnajdujemy się w trudnych sytuacjach. I to jest taka nasza te teza wyjściowa. Ja bym dzisiaj chciała tę tezę troszeczkę podważyć. Dlatego że mm, okej, okay, czasami tak się da. Czasami właśnie w ten sposób trzeba sobie poradzić z jakimś problemem, żeby właśnie trzeba go rozwiązać, żeby sobie poradzić. Ale nie zawsze to jest możliwe. Nie zawsze możemy sobie, nie zawsze możemy sprawić, że dany problem przestanie istnieć w naszym życiu z prostej przyczyny. Dlatego, że nie zawsze problemy, które nas dotykają, wychodzą od nas. Nie zawsze one pozostają pod naszą pełną kontrolą i naszym wpływem tak, że my możemy faktycznie go odsunąć i wyeliminować z naszego życia. Co zrozumiemy jako poradziłem sobie z problemem. Nie zawsze tak się da, dlatego że no oczywiście, że nie wszystko od nas zależy. Jakkolwiek dzisiejszy współczesny przekaz, um, taki imedialny przekaz, ale i ten, którym już myśmy trochę przesiąknęli w, od środka, mówi, że możesz wszystko. A skoro możesz wszystko, nie ma żadnych ograniczeń, no to. Co? No to możesz też wszystko kontrolować, możesz też wszystko zrobić i możesz też ze wszystkim sobie poradzić. Między innymi, właśnie w taki sposób, że możesz to wszystko wyeliminować ze swojego życia i żyć wtedy szczęśliwie. I taka sytuacja, jak dzień dzisiejszy, jak to, co się dzieje obecnie u naszych sąsiadów za granicą, za naszą granicą, yy, przypomina nam o tym, że nie mamy wpływu na wszystko. I nie mamy kontroli nad wszystkim. I zostajemy w tym momencie z taką tezą, że ja muszę sobie z tą sytuacją jakoś poradzić. Ona jest dla mnie trudna, ja przeżywam trudne, nieprzyjemne emocje typu strach lub mm, smutek, a poradzenie sobie z tym często w mojej głowie wiązało się z tym, że ten smutek i te, te emocje eliminuję, ja, ja je odsuwam w ogóle na bok. Sprawiam, robię coś, że one znikają. I teraz, jak one mają zniknąć, jeżeli za naszą granicą dzieje się coś takiego? Czy na pewno ja mogę od siebie tego wymagać? I czy na pewno radzenie sobie z problemami na tym zawsze polega? No więc moja odpowiedź brzmi nie. Właśnie warto w tym momencie rozszerzyć swoją definicję tego co tak naprawdę mam na myśli i tego co pozwalam sobie rozumieć jako radzę sobie z problemem. Sytuacja taka jak um, została nas dzisiaj powoduje, że musimy sięgnąć po inny rodzaj radzenia sobie z problemami. Już nie wchodzi w grę to, że wyeliminuję sobie swoje Emocje, które są nieprzyjemne, które są negatywne, które są um, dyskomfortowe. A raczej chyba niekomfortowe, mówi się po polsku. Więc muszę tą tezę troszeczkę i te wymagania wobec siebie odsunąć, a wpuścić coś nowego. Czym jest to coś nowe? Otóż to jest um, radzenie sobie z problemami poprzez niewypychanie ich poza horyzont. Ale wręcz przeciwnie, poprzez robienie dla nich przestrzeni, robienie dla nich miejsca. Czyli jeżeli nie mogę spać, denerwuję się, przejmuję się tym, co się dzieje, martwię się o przyszłość, o pokój, o ogólnie o tak, tak samo jak i o siebie, tak i o innych ludzi. Jeżeli się martwię i nie dam rady tego zmartwienia wyeliminować, w ogóle sprawić, żeby on zniknął, no to musimy przejść do drugiej części dawania sobie spokoju i radzenia sobie z problemami, a mianowicie akceptacji. Musimy przejść do akceptacji tego, że te emocje z nami będą. Nie wiadomo, jak długo potrwa ta sytuacja, nie wiadomo, jak ona się, jak ten konflikt się rozwiąże i do czego tak naprawdę doprowadzi. Ale jedno wiadomo, tak długo jak on będzie trwał, to my będziemy przeżywać bardzo różne, nieprzyjemne dla nas emocje, które same w sobie będą nas przerażać, będą nas nawiedzać bardzo przerażające myśli. Myśli, myśli przez które my będziemy się martwić i wyobrażać sobie różne scenariusze, z czego pewnie tylko część będzie pozytywna. Pozytywnymi scenariuszami, a większość będzie scenariuszami, które no gdzieś tam będą mm, wizjami mm, trudności. Czyli ten stres z nami będzie. I ten stres nas będzie, będzie nam towarzyszył. I to jest całkowicie naturalna reakcja na tak ekstremalne sytuacje, z jaką dzisiaj mamy do czynienia. Oczekiwanie po sobie tego, że ja sobie poradzę z tą emocją, która mnie nawiedza, która do mnie zawitała, i z tym dyskomfortem w taki sposób, że go wyeliminuję, ta opcja odchodzi w silną dal. Ta opcja jest nierealna. Natomiast drugą opcją, jaka jest bardzo realna i jaka jest bardziej pomocna w tej sytuacji, to jest akceptacja. Nie z każdym problemem musimy sobie poradzić. Poradzić, w sensie rozwiązać go, zakończyć, zamknąć i wyrzucić. I nie każdy problem da się w ten sposób rozwiązać. Niektóre nasze strachy, smutki, tęsknoty zostają przy nas do końca życia. A jedynym rozwiązaniem tego problemu jest po pierwsze być może nie nazywanie go tylko i wyłącznie problemem, ale i, I jakby zrobienie dla tego, dla tego przeżycia i dla tych emocji miejsca. Tak, ja będę się przejmować tą sytuacją. Tak, ja, mi ciężko jest zasnąć. Tak, nie wyspałam się dzisiaj w nocy. Faktycznie się nie wyspałam, bo się obudziłam gdzieś w środku i rozmyślałam o tym, co się dzieje i co może się zdarzyć. I po prostu tak będzie. Czasami tak będzie wyglądać moja noc. Czasami mam prawo do tego, żeby być bardziej rozrażniona i bardziej rozkojarzona, właśnie dlatego, że dzieje się coś bez precedensu w moim życiu. I nie mam wpływu na to, żeby sprawić, żeby to nie prze przestało istnieć. Mam za to wpływ na to, żeby dać sobie spokój z takim usilnym staraniem bycia kimś nieustraszonym że ja w tej sytuacji nie odczuwałam żadnego stresu. Ja, ja, muszę, ja, ja się nie boję tego. Ja, ja wszystko jest w porządku. Nigdy nie zarywam nocy. W ogóle się tym nie martwię, nie myślę o tym. Dajmy sobie spokój z taką wizją nas samych. To jest taka robotyczna wizja, zbyt wymagająca, a bycie nieustraszonym jest po prostu mało realne. O wiele bardziej realne jest pogodzenie się z tym i akceptacja faktu, że dyskomfort istnieje w moim życiu, że robię dla niego miejsce, że negatywne emocje, które przeżywam czasem bardzo silnie, one mają prawo zaistnieć. Mam się prawo bać w przerażającej sytuacji. Dlaczego miałabym wymagać od siebie albo zabraniać sobie, Prawa do strachu, do tak ludzkiej emocji, tak pierwotnej, tak bardzo długo, emocje, emocji, która tak długo z nami jest. Dlaczego ja mam akurat ją wyeliminować? W czym to ma mi pomóc? Paradoksalnie, właśnie radzenie sobie z problemami w ten tradycyjny sposób, czyli wtedy, kiedy chcemy ten problem zakończyć, spakować i wyrzucić, za okno. W tym momencie, jeżeli starasz się w ten sposób poradzić sobie ze swoimi trudnymi przeżyciami i myślami i generalnie zdenerwowaniem wokół tej całej sytuacji, możliwe, że jeszcze bardziej ci szkodzi. Dlaczego? Dlatego, że tworzy kolejne warstwy stresu na tym pierwszym stresie, który już istnieje. Ponieważ naciskasz na siebie. A czym jest stres? No, jest właśnie naciskiem. Naciskasz na siebie, że masz nie czuć strachu. Naciskasz na siebie, że to jest coś nie tak, że ty, że ty się czujesz, że ciężko się skupić, jesteś zdekoncentrowana cały dzień i że czujesz poddenerwowanie. Naciskasz na siebie, żeby zachować absolutny spokój, najlepiej w ogóle, nie wiem, nie czuć nic, tylko logicznie, zdroworozsądkowo wszystko rozstrzygać. Takie wymagania wobec siebie tylko i wyłącznie zwiększają poziom stresu. Czyli paradoksalnie coś, co miało być właśnie tym poradzeniem sobie z problemem, ten problem generuje i eskaluje. Natomiast to, co faktycznie może Ci dodać spokoju, to jest akceptacja i wpuszczenie tych swoich nerwów i stresu do swojej świadomości, do swojego ciała i swojego życia. Tak mam, mam prawo się teraz zdenerwować, tak mam prawo teraz czuć zagubienie i i zdezorientowanie mam prawo, te emocje nie muszą ze mnie wyjść ja nie muszę robić wszystkiego żeby tylko ich się pozbyć one mają prawo zaistnieć, one mają prawo być, co więcej one mają przestrzeń na to, żeby sobie być i to jest taki sposób na radzenie sobie z problemami który myślę, że jest takim jakby drugim drugą stroną monety Radzenia sobie, bo czasami faktycznie warto coś wyeliminować z swojego życia, coś, co jest toksyną i coś, co nam szkodzi, ale nie zawsze się da. Z drugiej strony warto też ćwiczyć mięsień akceptacji i robienia przestrzeni dla dyskomfortu. Ćwiczenia w sobie tolerancji, dyskomfortu. Można by było pomyśleć, no ale ja wpuszczam coś, czego nie chcę, wpuszczam, pozwalam sobie na stres, więc de facto będę coraz bardziej zestresowany. No, właśnie nie do końca, dlatego że ten stres, który czujesz i na który sobie pozwalasz, dajesz sobie zielone światło, m, o, o, okazujesz sobie wsparcie w tym momencie, pozwolenie i i generalnie sobie kibicujesz i mówisz, okej, okay, to jest w porządku, co ty czujesz. To jest uzasadnione, to jest naturalne, i to nie jest jakiś powód do wstrzymania alarmu. To tak ciepłe, ciepła reakcja na ciebie ze strony ciebie, czyli na, na swoje własne przeżycia tak naprawdę generuje spokój. A przynajmniej nie generuje nowych warstw. Stresu i napięcia. Dlatego to jest też sposób na radzenie sobie z problemami. Myślę, że w dzisiejszym dniu warto uruchomić ten właśnie sposób. Warto sobie przypomnieć o tym, że masz prawo do trudnych emocji, masz prawo do dyskomfortu, a najlepiej jeszcze wyjdziesz na tym, jeżeli siebie w tym momencie wesprzesz. A nie skrytykujesz za to, że nie jesteś osobą nieustraszoną. Mamy prawo się bać strasznych sytuacji. Ok, to chyba wszystko, co chciałam dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że to było w jakiś sposób dla ciebie pomocne. Daj mi znać w komentarzu. I do zobaczenia następnym razem.